czasami bardzo głodny. A jeśli chodzi o samo powitanie, bo to u nich też jest bardzo specyficzne, nie każdego akceptują, to wiadomo, bo to jest bardzo hermetyczne plemię. Także jak wyglądało to samo powitanie? Oni musieli jakoś was, nie wiem, obejrzeć z każdej strony? Znaczy, do nich nie można przyjść. Na ścieżkach mają takie zatute kolce. Do nich można wejść zaproszonym. I myśmy przez tą grupę wypadową, tą myśliwych, którzy byli już 2 miesiące poza domem, ponieważ zostali od nas maczety, noże, trochę żyłki, haczyki na ryby, stalowe, coś, czego nie znali normalnie, więc pytali, czy mamy tego więcej. Mamy. A nie dalibyście, chcielibyśmy zobaczyć wasz dom. Ich dom to jest coś, pani nie pamięta, stadion dziesięciolecia, wspólne trybuny, Wielka Niecka i wspólny dach, pod którym się pali kilkadziesiąt ognisk. Nie wiadomo, gdzie jest ich dom. Byśmy dostali od tego przywódcy tej grupy wypadowej, tych myśliwych, tam ich było kilkunastu, z rodzinami, z dziećmi, z psami, z kogutami i tak dalej. Dostaliśmy dwóch przewodników, którzy nas poprowadzili do ich szabonu, tak się nazywa ich ta wspólna wioska, z jednym tylko wejściem na czas ataku sąsiadów, bo to są przeważnie sąsiedzi. No tak. Jest to zamykane, palisada naokoło, się tam ostrzeliwują. Dostaliśmy dwóch przewodników, szliśmy strasznym marszem. Naprawdę to jest, ja wtedy straciłem wiarę, że gdziekolwiek dojdę, już nie mówiąc o resztę, bo moje członków wypowiedzi, która była mniej przygotowana do tego rodzaju wysiłku. Dotarliśmy do nich, ale oni wiedzieli. Byli jeden z najkrótszych przewodników, poszedł przodek, czy pobiegł raczej przodem i powiadomił wodza Tuszuła wioski, że biali do niego idą, czy wyblakli, jak tam wyblakli, wolę to wyblakli. No właśnie, proszę powiedzieć, jak to jest z tym blancos? Jak to jest postrzegane? Bo to ma różne znaczenia. Generalnie biały, oni używają takiego określenia na P. No właśnie. Na P znaczy biały, obcy, zły, w jednym słowie zawali całość wiedzy o białej skórze. Skąd to się bierze? Z pewnością od czasów konfisty i rzezi Indian, zmuszania ich do pracy, której oni nie potrafią robić. Wiedzieli, że przyjdziemy. Byli na to przygotowani. Myśmy do nich dotarli na czworakach praktycznie. Ja chciałem jeszcze zrobić ostatni postój, ale tym bardziej, że nasz przewodnik pobiegł przodem. Wziął mi tylko koszulkę przedostatnią i okulary przeciwsłoneczne, bo bardzo chciał, i spodenki, więc bardzo chciał wystąpić w roli takich rzeczy białego, powiedzieć, że mamy dla nich prezenty i chyba tylko dlatego nas akceptowali. Myśmy trzecią światową ekspedycją, która dotarła do prawdziwej wioski Janomami, nie licząc tych dżinsowych wiosek na brzegach rzek, gdzie Indianki oddają swoje dzieci na wychowanie misjonarzom. Więc pominanie wyglądało dziwnie, dlatego że myśmy byli skonani i głodni, padający na pysk z czarodziejskim zarostem, więc przede wszystkim Indianie nie mają zarostu, więc przede wszystkim nas kobiety na całe szczęście, ale patrzyły też pod spodenki, czy ten biały się tam wiele nie różni od ich współplemieńców i było to fantastyczne. Natomiast chcę ci powiedzieć, że jeżeli ktoś nie jest zaproszony, to po prostu można go wyzwać na pojedynek, jeżeli się przeważnie, to oni się odwiedzają wzajemnie. Wygląda to w ten sposób, że grupa taka wchodzi na środek tego placu, to może mieć 50 metrów średnicy, ten plac wioskowy. Jeżeli ktoś ma jakieś pretensje do tych ludzi, którzy weszli, może go wysłać na pojedynek. Ma na to chwilę. Ma na to chwilę. Jeżeli akceptują, to się rozchodzą po ogniskach, po rodzinie, po znajomych. Natomiast jeżeli mają jakieś stare porachunki, przeważnie ktoś komuś porwał kobietę, psa, dał kurarę słabej mocy, czy zbyt słabe strzały, po prostu to są problemy. Przeważnie problemy są kobiety. Jak wszędzie? To pani powiedziała, pani Dario, ja nie wiem, jak jest wszędzie. Często mówię, że tak. Więc jeżeli mają do siebie jakieś pretensje, walka odbywa się na równych zasadach, to znaczy nie jak w boksie współczesnym, że sędziowie decydują, kto wygrał. Często to wiadomo z góry, niezależnie od tego, co widać, to wygrywa ten, co ma wygrać. Ten, który leży, przegrał. Ten, który stoi, wygrał, co widać. I każdy to może zobaczyć.
Pojedynek wygląda w ten sposób, że mają długie pały, którymi się nawzajem i na zmianę. Wyzwany bije pierwszy. Często wojownicy mają wygolone czubki głowy, gdzie prezentują z dumą swoje poprzednie rany i nadstawiają te głowy cios za cios. Ktoś, kto spadnie, przegrał, czyli nie miał racji. No tak. Wolno mu wtedy, traci przeważnie drugą żonę albo trzecią żonę i psa i część dobytku i w niechwale czeka na szansę powtórnego pojedynku i odzyskania czci.